Znajdujemy się właśnie na stoisku firmy AB Group, przedstawiciela m.in. marki Ozdoken i chcielibyśmy tutaj zapytać, prezentują Państwo dzisiaj jedną z nowości, czyli pług dłutowy. Co to jest w ogóle za maszyna? Tak, jeśli chodzi o ofertę pługów dłutowych, to jest to jedna z popularniejszych maszyn w naszej ofercie. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie klientów tego typu maszyną od paru lat. Do tej pory w naszej ofercie znajdowały się pługi dłutowe marki Ozdoken z serii CG. To jest taka wersja lżejsza pługów z głębokością roboczu do 45 cm. Na tegorocznej edycji targów Polagra Premiery prezentujemy jedną z nowości, właśnie jest pług dłutowy również marki Ozdoken, ale seria Bolta. Jest to wersja cięższa pługów dłutowych Ozdokena i ona występuje w wersji od 5 do 9 łap. A generalnie z czego jakby wynika to zainteresowanie? To jest jakby przejście do właśnie uproszczonych metod uprawy, nie wiem, nowa też wspólna polityka rolna, która promuje powiedzmy bardziej ekologiczne podejście, czy jeszcze jakieś inne czynniki? No myślę, że te wszystkie czynniki łącznie, coraz bardziej chłoniemy tą modę z innych krajów Europy Zachodniej. Rzeczywiście, tak jak wspomniałam, obserwujemy zwiększone zainteresowanie tą uprawą bezorkową, uprawą uproszczoną, w tym wykorzystania pługów dłutowych w uprawie. Ona stanowi coraz częściej alternatywę do standardowej uprawy płużnej. Tutaj jak na podstawie doświadczeń naszych klientów wiemy, to co nam zgłaszają, że taka uprawa pługiem dłutowym ma mniejsze wymagania odnośnie uciągu, co się przekłada na mniejsze zapotrzebowanie na moc, na mniejsze zużycie paliwa, też na większą wydajność. Dodatkowo, jeśli chodzi o utrzymanie takiej maszyny z czasem, to wymiana elementów roboczy w stosunku do standardowych pługów ornych jest znacznie też tańsza. A chciałbym zapytać jeszcze kilka słów odnośnie właśnie tej nowości, tego pługa dłutowego. To jest najmniejsza wersja jakby maszyny o szerokości 225 cm. Dokładnie. Szerokość robocza to jest 225 cm. Prezentowana maszyna posiada 5 pułap oraz podwójny wał kolczatkowy z hydrauliczną regulacją. Prześwit podramu wynosi 55 cm. Na tę chwilę te pługi dłutowe występują na zabezpieczeniu zrywalnym kołkowym, ale już mniej więcej za 2 miesiące myślę, że będziemy prezentować także wersję na zabezpieczeniu hydraulicznym, co będzie pozwalało na pracę także w warunkach dużego zakamienienia. A jeszcze na koniec, jaka jest cena tej prezentowanej maszyny? Prezentowana wersja pięciołapowa to jest cena 38 600 zł netto plus VAT oczywiście. I jak jest z dostępnością tych maszyn? Jak długo trzeba czekać? Bo dzisiaj wiemy, że raczej producenci nie posiadają maszyn na stoku, tylko wszystko jest jakby robione pod zamówienie. To znaczy w przypadku naszej firmy, na większość naszych maszyn terminy oczekiwania są relatywnie krótkie, albo posiadamy je od ręki, albo jest to oczekiwanie od 4 do 6 tygodni. Na tę chwilę, jeśli chodzi o ofertę pługów dłutowych, to zarówno wersje lżejsze, 5-7-łapowe, czy też te wersje nowe, cięższe, mamy dostępne od ręki. Więc na podstawie naszego doświadczenia, rozpoznawania zapotrzebowań klientów, my tak zarządzamy naszymi magazynami, zapasami, że po prostu te zakupy sezonowe rozpoczynamy dużo, dużo wcześniej.